Otóż, jeśli mogę, według swojej racjonalności, którą przykładam do Władimira Putina, którym się zajmuję od pewnego czasu, więc być może do pewnego stopnia rozumiem sposób jego postępowania. Jeśli on postępowałby według swojej racjonalności, którą ja rozumiem, to nie powinien zaczynać wojny, bo po prostu ją przegra. Natomiast może liczyć i chyba liczy na to, że tą presją, tym strachem, który wywołuje na całym świecie tu łódka podwodna koło Sztokholmu, tam cztery okręty koło Brisbane, prawda, i tak dalej, samoloty nad Zatoką Meksykańską, że nie wspomnę ryską czy gdańską to wszystko, jak sądzę, nie służy wywołaniu wojny, ale służy wywołaniu tego retorycznego pytania, które u nas paraliżuje wolę obrony niepodległości. Wypowiemy im wojnę. Prawda? To, to, co, to, co u nas kończy dyskusję na temat Smoleńska oddania wraku, więc wypowiemy im wojnę. Chcę usłyszeć to Władimir Putin od Europy przede wszystkim, czy od Stanów Zjednoczonych. No nie wypowiemy Rosji wojny. Więc co? Więc ustabilizuje się władza Rosji nad. Yy, yy, yy. Donbasem, nad Ługańskim nad oczywiście Krymem, ale tutaj akurat ważniejsze są te ośrodki we wschodniej Ukrainie, które będą traktowane, sądzę, że ten scenariusz będzie testowany jak w Gruzji, jak wobec Gruzji. I po dwóch, trzech latach Ukraińcy zniechęceni do tego, że Zachód im nie pomógł, bo oczywiście Ukrainie jest jeszcze dużo trudniej pomóc niż Gruzji, bo jest dużo większa, że korupcja nie ustąpiła, tylko się powiększyła. Że nie udało się odzyskać utraconych terytoriów, zrobią to samo, co Gruzini zrobili. Wybiorą prorosyjskiego prezydenta. Sami zrezygnują z własnej wolności, zniechęceni do Zachodu. Gdybym był Władimirem Putinem, na ile umiem się wczuć w sposób jego rozumowania, to postępowałbym raczej tak. Ale oczywiście są czynniki, których ja nie umiem ocenić. Może jest rzeczywiście chory, tego nie wiem. Może nie. Człowiek chory reaguje w sposób niestandardowy. Jeśli ma bardzo mało czasu, prawda? Drugi element jest taki, że gospodarka rosyjska na pewno jest bardzo chora i też ma mało czasu. I to może pobudzić Władimira Putina do działań niebezpiecznych, niebezpiecznych nie tylko dla Ukrainy. Sądzę, że szanse na to nie są duże, ale nie można ich wykluczyć, bo że gospodarka rosyjska krwawi strasznie petrodolarami. No to, to widać z dnia na dzień. To jest stan już bliski krytycznego. W przyszłym roku, jeśli ten stan by się utrzymał, Rosja znajdzie się w fazie bardzo głębokiego kryzysu. I co się wtedy stanie z Władimirem Putinem? Jego najbliżsi koledzy, tacy jak Igor Sjeczyn, czy ktoś inny z wysokich funkcjonariuszy KGB, kto rządzi Rosją, wbiją mu nóż w plecy i pozbędą się go bez zmrugnienia oka, bo będzie przywódcą, który się nie sprawdził, który nie zapobiegł kryzysowi. Więc Władimir Putin w strachu przed przegraną może sprowokować coś niebezpiecznego. Ale miejmy nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie sprawdzi, i raczej ten łagodniejszy scenariusz, na który mamy łatwą odpowiedź właśnie energiczne sankcje mogą doprowadzić do tego, że ten pierwszy scenariusz się nie sprawdzi. Dziękuję Państwu bardzo.